Cześć, tu Borg, RetroGralnia. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o grze, którą odkryłem bardzo niedawno. Gra ta to Arietta of Spirits. Tytuł ten pojawił się w sierpniu 2021 roku. Jest dostępny na wszystkie najbardziej popularne platformy, na Steama, PS4, Xboxa i Nintendo Switch, na którym to ten tytuł ogrywałem. Arietta of Spirits opisywana jest przez swoich twórców jako fabularno-przygodowa gra akcji, no i nie możemy się tutaj nie zgodzić z tym opisem. Jej historia, jej fabuła to rzeczywiście solidna podstawa tej gry i można powiedzieć, że od razu każdy gracz jest w tą historię wciągany i historia ta trzyma go przez cały czas trwania gry. Nie jest to oczywiście fabuła zbyt bardzo rozwinięta, nie jest też jakaś wielowątkowa. Gra sama jest praktycznie rzecz biorąc grą liniową, ale naprawdę ta fabuła mnie urzekła. Urzekły mnie też dialogi, jakie znajdziemy w tej grze. Urzekła mnie też polska wersja językowa tej gry, która muszę powiedzieć naprawdę robi dla mnie dobrą robotę. Oczywiście nie mogę tutaj nie wspomnieć o grafice Arietta of Spirits, która duchem przypomina SNES-owe gry JRPG. Nic więc dziwnego, że osoby, które wchodziły na mojego live'a o tej grze i nie przeczytały tytułu, pytały się, czy jest to być może jakiś klon Final Fantasy. Jeśli chodzi o mnie, to bardziej graficznie czuję się tutaj trochę jak w klonie Stardew Valley, chociaż oczywiście gameplay tych gier jest zupełnie inny. No może się wycofam jednak z tego stwierdzenia, bo poziomy kopalniane wydają się być w sumie trochę do siebie w tych grach podobne. I odnosząc się do tych poziomów i do walki w Arietta of Spirits, to muszę powiedzieć, że walka w tej grze przypadła mi bardzo do gustu. Na pierwszy rzut oka, a gram tutaj w trudności normal, wydawało mi się, że będzie wręcz bardzo prosto. Jednak po kilku przeciwnikach uznałem, że nie tak do końca będzie to łatwe wyzwanie. Potem znowu wydawało mi się, że wszystko opanowałem, ale gdy wyskoczył na mnie pierwszy boss, znowu zrozumiałem, że gra ta naprawdę potrafi dać mi w kość. Oczywiście każdy boss ma swoje specyficzne zasady zachowania, każdy walczy w określony sposób, czasami zarzuca nas jakimiś dodatkowymi przeciwnikami i na każdego my musimy przyjąć jakąś określoną taktykę. I nawet w trybie normal nie udaje się to od razu. Musimy niestety kilka razy zginąć, by w końcu odkryć, na czym polega w tym momencie z tym danym bossem odpowiednia sztuczka. Grę rozpoczynamy z naszym drewnianym, dziecięcym mieczem i możliwością robienia uników, ale z rozwojem fabuły otrzymujemy nowe uzbrojenie i nowe umiejętności. Umiejętności, które oczywiście będą krytyczne w walce z kolejnymi bossami i trzeba o tym pamiętać. Inaczej kończy się po prostu na glebie. Muszę się przyznać, że naprawdę dawno żadna gra nie sprawiła mi tyle przyjemności, bo z jednej strony naprawdę fajnie walczy się z tymi potworkami, z drugiej strony pomiędzy walkami jesteśmy bombardowani, to złe słowo, jest nam w bardzo ciekawy, spokojny sposób prezentowana interesująca fabuła, a sama gra wydaje się mi być miłym przerywnikiem w ogrywaniu jakichś tytułów AAA czy graniu w takie tradycyjne gry retro. Arietta of Spirits nie jest tytułem jakimś bardzo długim. Na przejście fabuły potrzebujemy w trybie normal około 6 godzin. W związku z tym w tej recenzji starałem się niezbyt dużo Wam zdradzać. Myślę, że akurat fabułę możecie poznać sami grając w ten tytuł. Możecie go kupić, jak wspomniałem, na każdą praktycznie współczesną platformę. Koszt to około 50 zł, 10-20 dolarów. Zależy, na jaki sprzęt kupujemy i zależy, czy natrafiliśmy akurat na promocję. Tytuł oczywiście wart jest swojej ceny, nawet tej wyższej, ale jako prawdziwy Polak, cebulak, no radzę wam poczekać na jakąś promocję, a te zdarzają się, jak sami wiecie, dosyć często. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak życzyć wam przyjemnej gry w Arietta of Spirits. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, o wsparciu na Patronite i na YouTubie. Zapraszam was na nasz serwer Discord i mam nadzieję, że słyszymy i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg, RetroGralnia.